O konsekwencjach rosnących stóp procentowych będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Stopy procentowe będą coraz to wyższe, ale pojawiają się w związku z tym różne dziwne pomysły, jak temu przeciwdziałać, zwłaszcza jeżeli chodzi o kredytobiorców, którzy zaciągali kredyty, gdy ta stopa procentowa była niemal zerowa. Co sądzisz o tych pomysłach i o całej sytuacji? No właśnie, jakby myślę, że kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest w ogóle zrozumienie tego, w jaki sposób działa polityka pieniężna, w jaki sposób bank centralny może wpływać na inflację. Tutaj jakby nic nie dzieje się w jakiś magiczny sposób, w który to bank centralny może użyć jakichś narzędzi, które niezależnie od naszej sytuacji ekonomicznej, niezależnie od koniunktury gospodarczej, tę inflację obniżą. Na inflację oczywiście wpływa szereg czynników, część z nich jest poza kontrolą Narodowego Banku Polskiego, natomiast te, które znajdują się pod jego kontrolą, wymagają działania instrumentami wpływającymi na popyt w gospodarce. Tym instrumentem, podstawowym instrumentem jest stopa procentowa. Są jeszcze inne instrumenty, ale one są zdecydowanie pomocnicze. Więc jeśli bank centralny uważa, że jest zbyt wysoka inflacja, a jeśli mamy inflację 11%, a cel inflacyjny to jest 2,5%, no to nie trudno dojść do takiego wniosku. To musi podnieść stopę procentową tak, żeby obniżyć popyt w dostatecznym stopniu, żeby ta inflacja zaczęła przynajmniej zmierzać w kierunku celu inflacyjnego. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby celować co miesiąc 2,5%, bo to jest niemożliwe, natomiast żeby jakby doprowadzić do sytuacji, gdzie będzie można powiedzieć, no dobrze, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, czyli przez jakieś 12-18 miesięcy, jest szansa, że do tego celu będziemy przynajmniej jakoś konsekwentnie zmierzać. No i oczywiście nie wiemy nigdy do końca, ile te stopy procentowe należy podnieść, natomiast no po to są różnego rodzaju projekcje, po to NBP zatrudnia departamenty ekspertów, żeby przynajmniej mieć jakieś przybliżone oczekiwania w tym zakresie. No i teraz oczywiście osoby, które nas oglądają od dłuższego czasu, wiedzą, że wszystkie działania, tylko w Polsce zresztą, ale w ogóle na świecie, były spóźnione i przez to banki pozwoliły tej inflacji wymknąć się spod kontroli. Do tego doszła agresja wobec Ukrainy, która jeszcze pogorszyła sytuację. No i teraz trzeba szybko działać, w dużym stopniu działać, żeby tą inflację jakkolwiek zacząć obniżać. Tak? No i to działanie sprawia, że rosną stopy procentowe, a rosnące stopy procentowe sprawiają, że rosną stawki WIBOR, które są niczym innym jak rynkową stopą procentową na różne okresy, od tak naprawdę od jednego dnia do roku czasu, chociaż te najbardziej popularne stawki to są 3 i 6 miesięcy, te, z którymi my spotykamy się na co dzień. No i poprzez tą rosnącą stopę procentową bank próbuje ograniczyć popyt w gospodarce. No i teraz jeśli Rada Polityki Pieniężnej będzie podnosić stopy procentowe, a rząd, który no już dzisiaj wprowadza, zresztą no, to jest jego prawo, tak, ale wprowadza wiele zmian w zakresie polityki takiej budżetowej, które no, w pewnym sensie tą inflację jeszcze trochę podkręcają, no to gdyby teraz rząd zaingerował i administracyjnie nie dopuścił do wzrostu z tych stawek WIBOR? No właśnie, pomysł z zamrożeniem WIBOR-u chyba traktujesz jako bardzo niebezpieczny dla finansów państwa. To nawet nie chodzi o to, że on jest niebezpieczny dla finansów państwa. To byłoby po prostu odebranie jedynego narzędzia Radzie Polityki Pieniężnej, którym ona dysponuje do tego, żeby sprowadzić tą inflację na akceptowalne poziomy. Więc jeśli uważamy, że bank centralny jest potrzebny, jeśli chcemy mieć niską i stabilną inflację, no to nie możemy Radzie Polityki Pieniężnej odebrać jedynego tak naprawdę narzędzia, którym ona dysponuje do tego, żeby ten cel zrealizować. Oczywiście można polemizować, na ile to obniżenie popytu w gospodarce ma się odbywać poprzez wzrost kosztu kredytu, czyli tu uderzamy bardziej w budżety osób, które są zadłużone. One w związku z tym, ponieważ
będą więcej musiały wydać na spłatę, na obsługę kredytu, no to będą mieć mniejszy pozostały dochód i będą musiały ograniczyć popyt. Tak? To jest jedna możliwość. Inną możliwością, i to też się dzieje, chociaż oczywiście wolniej ze względu na sytuację w sektorze bankowym, jest to, że przy okazji rosnących stóp procentowych powinny rosnąć oprocentowania depozytów w bankach i w związku z tym ci, którzy, inna grupa społeczna zazwyczaj, która ma oszczędności, może uznać, no to ja będę więcej oszczędzać, mniej będę wydawać, więc popyt w gospodarce będzie mniejszy i ta inflacja też dzięki temu będzie się obniżać. Więc... No ale nadpłynność banków jest olbrzymia, bo jednak rząd drukował pieniądze, tylko pustego pieniądza wydrukowano mniej więcej 320 miliardów złotych. Znaczy nadpłynność, tak, mamy nadpłynność sektora bankowego wynikającą z wielu przyczyn i no jedną z tych przyczyn jest to, że mamy dość relatywnie niską akcję kredytową i w sytuacji, w której jesteśmy obecnie, raczej nie należy się spodziewać, że to się zmieni, tak, w sensie, że ta akcja kredytowa wzrośnie na tyle, że banki będą potrzebować więcej depozytów niż obecnie, żeby finansować kredyt. No bo jeśli banki mają dzisiaj znacznie więcej depozytów niż udzielonych kredytów, no to wiadomo, że te nowe depozyty jakoś im nie są szczególnie potrzebne, tak? Więc mogłyby teoretycznie pozyskiwać depozyty, kupować za to obligacje skarbowe, bo są zwolnione tu od podatku bankowego, ale już dzisiaj ekspozycja polskiego sektora bankowego na obligacje skarbowe jest wysoka, więc no też są pewne limity tutaj, w ramach których banki będą się poruszać. I efekt jest taki, że no, ta strona depozytowa tutaj nie do końca działa. Można byłoby spróbować temu przeciwdziałać, na przykład rząd mógłby zwiększyć atrakcyjność oprocentowania obligacji detalicznych, tak? Na przykład oprzeć je o właśnie tą stawkę WIBOR, tak? Po to, żeby szerszy zakres osób, szerszy zakres oszczędzających miał dostęp do tego rodzaju instrumentów opartych o WIBOR i stanowiłoby to wtedy konkurencję dla depozytów bankowych, wymuszając w jakimś tam stopniu wzrost stawek oprocentowania, dzięki czemu ten wysiłek obniżenia inflacji też szedłby tą stroną depozytową, nie tylko kredytową, tak? Natomiast no, jakby pamiętajmy o tym, że ostatecznie to decyduje rynek, tak jakby możliwości rządu w tej kwestii też są ograniczone. Rząd nie może, nie powinien regulować stawek oprocentowania instytucji komercyjnych, tak samo jak nie powinien regulować stawek kredytu, bo tak jak powiedziałem, no wtedy no kompletnie już pozbawi RPP możliwości efektywnego wpływu na inflację, a jak wiemy z naszej 45-letniej historii powojennej, wszelkie próby nadingerencji państwa z reguły na dłuższą metę kończą się po prostu źle. A jak oceniasz pomysł prowadzenia obligacji antyinflacyjnych? Na przykład w tej wersji, którą proponuje dr Bogusław Grabowski, były członek RPP, czyli żeby takie obligacje wyemitował NBP. Znaczy jakby dzisiaj są już obligacje skierowane do inwestorów indywidualnych, obligacje detaliczne, więc wydaje mi się, że jakby zarys tej oferty jest, tak? Jakby tutaj nie są potrzebne jakieś strasznie nowatorskie rozwiązania, po prostu należałoby zwiększyć ich atrakcyjność po to, żeby one konkurowały też z krótkoterminowymi depozytami, tak? Bo zobaczmy, pomimo tego, że jakby no, duża część oszczędzających w Polsce ciągle ma takie dość staroświeckie podejście, tak? Że gdzieś tam idzie do tego banku i zakłada ten depozyt, ewentualnie w systemie bankowym to zrobi poprzez internet. Do inwestowania już samodzielnie, gdzie trzeba założyć rachunek, mimo że jest to bardzo proste, no i tak nie przekonamy wszystkich oszczędzających, tak? Więc tutaj jakaś bariera zawsze będzie. Natomiast no, ramy do skierowania takich obligacji detalicznych dzisiaj już są, te obligacje są i popularność w gronie tych obligacji jest właśnie wśród tych papierów
gdzie oprocentowanie jest oparte o inflację. Te obligacje są zdecydowanie najbardziej popularne i tego, czego tam brakuje, to obligacje krótkoterminowe, na przykład 3-miesięczne, 6-miesięczne, tak, które byłyby oparte o WIBOR. To oprocentowanie byłoby dalece bardziej korzystne niż to, co jest dzisiaj oferowane. Oczywiście ktoś powie, z punktu widzenia Skarbu Państwa, jako emitenta najlepiej jest pozyskiwać kapitał tanio, tak? Więc jakby z jednej strony w interesie podatników można byłoby powiedzieć, jest pozyskanie tego finansowania tanio, więc jeśli Skarb Państwa może pozyskiwać finansowanie od inwestorów indywidualnych po niskiej stopie procentowej, no to po co ma przepłacać, dając im na przykład oprocentowanie oparte o WIBOR, prawda? Natomiast patrząc na to szerzej, to wolałbym, żeby taka oferta była bardziej korzystna, czyli byłyby właśnie te obligacje konkurujące bardziej z depozytami bankowymi, niż żebyśmy wpadali na takie bardzo interwencjonistyczne rozwiązania, gdzie będziemy w jakiś sposób dopłacać do rat kredytu opartych o WIBOR, no bo to wtedy też będzie koszt, prawda, a to będzie dużo bardziej nierynkowa interwencja ze strony Skarbu Państwa. Więc wydaje mi się, że tędy byłaby droga, tak, żeby po prostu skierować instrument, który w ramach już dziś rozwiązań, które są, który po prostu będzie bardziej konkurencyjny i zachęci część osób do oszczędzania, a dzięki temu ułatwi ten mechanizm transmisji pieniężnej, obniżając popyt w gospodarce i no, ułatwiając Radzie obniżenie inflacji w jakiejś tam sensownej perspektywie. I masz nadzieję, że taki sposób myślenia zatriumfuje, czy też będziemy się bawić ciągle w jakieś tam pudrowanie inflacji? Nie mam specjalnie wielkich oczekiwań. Jak to zwykle bywa w zakresie rozsądnych rozwiązań gospodarczych, mogę powiedzieć, co warto byłoby zrobić, natomiast moje oczekiwania w tym zakresie zazwyczaj są dość niskie, bo jakby tak no, pokazuje historia ogólnie rzecz biorąc, że no, nie należy tutaj być zbyt optymistycznym co do tego, że zawsze najbardziej rozsądne rozwiązania będą wprowadzone w życie. O skutkach rosnących stóp procentowych rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.